Siema, Madi. Siema, no co tam? Jesteś na live'ie. A spoko, poczekaj, jestem w sklepie, już wyjdę, bo tu jest kasa. Czekaj. No, słucham cię, Wojtek. Ej, byku. Kurczę. No? Nie, no. Jestem w szoku, bo nie wiem, czy znasz Just Silence? Oczywiście, to był top donator. No nie, no kurde, jestem w szoku, stale, bo też 8 mi wysłał donaty. I pytał, kiedy się bijesz na fejmie? A ty no, będziesz się... Ktoś napisał? Nie ma to jak bogaty bogatemu wysyła. Tak napisał, że nie ma to jak... Nie, ktoś napisał, tak. Aha, no. Nie świlujcie. Dobra. Słuchaj, Amadi, co chciałem ci powiedzieć? No to... Bo tak ostatnio do mnie dzwoniłeś cały czas, ja cały czas w biegu i kurde, ciężko było... No ale co chciałem, to się dowiedziałem tam, wiesz. No ale... Co chciałeś, to się dowiedziałeś. Nie wiem, czy widziałeś, ale na przykład twój potencjalny rywal Polak jest teraz, Alden Polak jest teraz w górach. Na obozie treningowym. No, wyobraź sobie, że jak mam live'a, to no nie da się nie dowiedzieć od widzów. No i to dobrze, jestem z niego bardzo dobry. Dumny, niech ten no jest 3 razy dziennie. Poczeka, bo jeśli się zgodzi, to czeka go ostry w pierdol. Mówisz? No. Mówisz, że to potencjalny rywal? No powiem ci, że rewanż był ciekawy, ale wiesz, że w górach takie przygotowania, no to Amadi, ty musiałbyś kurde teraz się wziąć. No, powiem ci, że... Co ja ci będę dużo mówił, no nic nie będę mówił, żeby się nie zesrał w portki, wiesz jaki on jest, strachliwy. Ja nie powiem, czy trenuję, czy nie. Tak, na razie, ale jeśli dzwonisz, co, chcesz, żebym coś się wypowiedział na temat mojej walki, czy coś takiego? Nie no, nie wiem, tak co u ciebie słychać, ale... Wszyscy pewnie myślą, o, Polak trenuje, ma gdzieś opierdala, spoko, oni sobie myślą. Jeśli dojdzie, podkreślam, jeśli dojdzie do rewanżu, no to... Myślę, że tym razem będzie więcej czynów, mniej słów. Ktoś ale i tak rozpętam trzecią wojnę światową, wiadomo, no. Ktoś właśnie napisał, że więcej czynów. Kto tak? No, ktoś napisał, że więcej czynów. No to spoko, no to dlatego mówię, no tylko, że wiedzisz. Tutaj, jak dopiero jak, wiesz, co ja teraz będę robił dramę, ja mu zacznę robić dramę, on powie, jest, on mi znowu robi dramę. To mi się nie chce z nim bić czy coś, wiesz, ja na tą walkę nie nalegam. Nie, mi chodzi, żebyś właśnie trenował, jestem ciekawy, czy jesteś w treningu też coś. No. Ale to nie zdradzaj mi tego, wiesz. No spoko, wiesz, niech to będzie, może Ferrari będzie teraz tajemnicą i niespodzianką dla wszystkich kibiców, a jeśli chodzi o tą walkę, no to co, my jesteśmy naprawdę, mamy autentyczny... Wydaje mi się, że naprawdę zajebisko, po prostu do końca był ogień, a teraz co? No, to jest wariat! Just Silence mi kolejne 300 wysłał. I napisał, że pozdrawia ciebie i czat. Pozdrawiam serdecznie Just Silence'a. Fajnie, w takim razie cieszę się twoim szczęściem, Wojtek. Dziękuję bardzo, stary, naprawdę nie trzeba. Podwójny zarobasz teraz. No kurczę, naprawdę Just Silence to jest wariat. Wiesz co, ja dawno live'a nie miałem i wchodzę, a tutaj taka niespodzianka. Ale bądź na treningi, autentycznie bądź na treningi, bo się przygotowuję teraz, słuchajcie, i no robię te treningi, robię konkretnie, więc... A ile razy dziennie trenujesz? 10. Raz dziennie? Nie, stary, wiesz, trenuję odpowiednio, tak żeby się przygotować na walkę i być gotowym, wiesz, mam teraz trochę czasu, wygrasz, więc... Przegrasz. Jeszcze raz? Wygrasz czy przegrasz? Zobaczymy. Tak? Dobra. Ale ja myślę, że będzie dobrze, wiesz o co chodzi? No, też tak myślę. Nie widzę opcji innej. Rafał też się przygotowuje, na pewno dobrze fajną walkę. Ale będzie zacięta waleczka, myślę. Nikt nas nie chce odpuścić. Broda jak mamet. No tak. Trenowany, żeby ci spieprzyć. Tak, widziałem. Rafał dużo mówi, wiesz, dużo mówi. Tak? Będzie dobrze. Też tak myślę, ty, to dawaj mi tego Polaczka, Wojtek. Widzisz? Ludzie chcieliby zobaczyć twoją walkę z Adim pewnie. No ja chciałem, jedyne co chciałem powiedzieć, że wiesz, że mamy kurwa autentyczny konflikt, walka była fajna. A jak ci się podobała walka
no. Już ci mówię. Jak ci się podobała walka Amadeusza z... Polaka z... Z Marcińskim? Tak, tak, tak. Powiem, kurczę, coś mogę ci powiedzieć. Podobała mi się ogólnie, wiesz. Bo pomimo, że mamy konflikt, to nie jest tak, że ja będę go, kurwa, tylko obrażał. No, spoko była ta walka, nie? Dali w miarę wyrównaną walkę. No, wyrównaną dali, wiesz. Tutaj, powiem, ani jeden nie wygrał, ani jeden nie przegrał, według mnie. I co? I rewanż chętnie bym mimo wszystko też zobaczył, nie? Tylko, tak jak Marciński też powiedział, fajnie by było, skoro oni się ciągle rewanżują, żeby w końcu, wiesz, wyciągnąć, który jest lepszy. No to u nas też by było fajnie. No, jak ty byś wygrał walkę z, wiesz... Tym, no to wiesz, zobaczymy. Dobra, Amadi, będę w takim razie leciał. Dzięki wielkie, że w końcu się mogliśmy chwilę dłużej pogadać. No spoko. Jesteś w kontakcie. Dziękuję. Co ty robisz? Mordo! Luz ci lęce, dawaj Polakę. Dawaj Polakę dla Amadiego, Just Silence, kolejny 400. Stary, co ty robisz? Nie, no jestem w szoku, naprawdę, dziękuję. Ja też jestem w szoku, nie? Just Silence zapytał, kiedy Ferranka na Fame MMA? Kiedy Ferranka? Ja myślałem, że chodzi o auto. Wojtuś, powiedz, kiedy będziesz? Nawet nie chodzi o Polaczka. Kiedy będzie Ferranka na Fame? No, wiesz, mam nadzieję, że kolejnej edycji stałe, no. No, powiedziałeś mi, że mam się szykować i coś tam się szykuje, może. Szykuj się, zobaczymy w takim razie. Dobra, Wiku. Dobra. Trzymaj, do zaczonka. Dobra. Właśnie. Dobrego live'a, siema.